9 miesięcy temu pastor, modląc się o mnie w zborze, miał wizję, w której widział węża stojącego obok mnie, wtłaczającego różne kłamstwa do mojej głowy. Całkiem niedawno śniła mi się wytatuowana ręka, która podała mi swą dłoń. Czułam się przy niej bezpiecznie, lecz było to chwilowe i fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Po chwili wiła się jak wąż, została odcięta i odrzucona precz z mojego materaca, na którym rozgrywała się cała sytuacja. Minęło zaledwie kilka dni, kiedy podczas kłótni bliska memu sercu osoba kompletnie wyprowadziła mnie z równowagi. Płacząc, szlochając, w odosobnieniu pełna żalu, pretensji i goryczy, w myślach z całych sił zaczęłam wzywać Boga i uskarżać się na swój los. W odpowiedzi przyszły te oto słowa. Niedługo narodzisz się na nowo, ale w wielkich bólach i beze mnie nie dałabyś rady. W duchu wyraźnie odczułam, że w wielkich bólach oznacza, iż stanie się tak ze względu na moje nieposłuszeństwo, jak i nieudolność poddania się Bogu. Dociekając swym myślę, czy to aby na pewno Pan do mnie przemówił, pełna gniewu na męża, utarwszy łzy, położyłam się spać. Próbując zasnąć, doznałam wizji. Zobaczyłam ogromnego, zielonego, syczącego węża w złotej koronie na głowie. Jacyś ludzie rzucali w niego kamieniami i patykami. Wąż, będący uosobieniem diabła, zwrócił się do mnie w następujących słowach. Ja jestem twoim Panem. Odpowiedziałam, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Po chwili dodając, odejdź w imieniu Jezusa Chrystusa. Powtarzałam te słowa nieustannie jak katarynka w trakcie trwania widzenia, by nie pozwolić mu dojść do głosu. Znienacka uderzyła go noga obuta w sandał. Zakręcił się wokół własnej osi i syszcząc wściekle na tłum ludzi znajdujący się tuż obok, ogonem, w którym miał truciznę i jad, zmiódł atakujących, powalając ich na ziemię. Sądzę, iż ta część wizji ukazuje częściowe poddanie się chrześcijan pod prowadzenie Ducha Świętego. Po chwili wyszła druga noga, prosto z samego nieba, olbrzymia, wielkością przypominająca słoniowatą, również obuta w sandał z rzemykami i z impetem zmiażdżyła węża. I wiecie, co się stało? Zasnęłam. Podczas widzenia przyszło przekonanie w duchu, że ludzie zostali zmiecieni z powierzchni ziemi, ponieważ próbowali własnymi siłami, patykami i kamieniami poradzić sobie z szatanem, czyli wężem, zamiast zaufać Bogu. Jezus powiedział jasno i wyraźnie, kiedy żył tutaj na ziemi, beze mnie nic nie możecie uczynić. Jest takie staropolskie powiedzenie, które mówi, że bez Boga ani do proga. Sami nic nie możemy zdziałać, a bez naszego poddania się Chrystus nie może działać. Nie łudźmy się, szatan przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. Pan Jezus przyszedł, aby owce miały życie i to życie w obfitości. Nie bądźmy dłużej sierotami, nie bójmy się, nie stójmy z daleka, przeciwstawmy się diabłu, a ucieknie od nas. Pan dał nam przepiękną obietnicę w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, w 19 wersecie. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Noga wychodząca z nieba, miażdżąca węża, symbolizuje zwycięstwo Pana Jezusa Chrystusa nad szatanem, które dokonało się przed wiekami na krzyżu Golgoty. Decyzja należy do nas, czy weźmiemy to zwycięstwo, czy nadal będziemy dawać się okradać diabłu,
bo całkowite poleganie na Jezusie Chrystusie jest kluczem do tegoż właśnie zwycięstwa. Amen. Halleluja Panu Jezusowi Chrystusowi. Błogosławię Was wszystkich w potężnym imieniu i potężnej mocy, jaka jest tylko i wyłącznie w Panu Jezusie Chrystusie. Amen.